Władimir Putin rozpoczął inwazję przeciwko Ukrainie, oskarżył NATO o naruszenie równowagi sił na świecie i zapowiedział demital, demilitaryzację Kijowa. Prezydent, prezydent Władimir Załęski ogłosił w kraju stan wojenny, w nocy rozmawiał z przywódcą Stanów Zjednoczonych. Joe Biden będzie dziś zachęcał Zachód do silnych sankcji przeciwko Rosji. Już wczoraj Pentagon informował o ruchach rosyjskich wojsk, które wskazywały na podjęcie działań w niedługim czasie. Sekretarz stanu USA mówił, że spodziewa się ataku na Ukrainę jeszcze w nocy. Nie mylił się. Władimir Putin w nagraniu oskarżył kijów o rozlew krwi w Donbasie i zapowiedział reakcję. Uzasadniał ją pomocą dla uznanych przez Rosję samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Specjalne... Postanowiłem przeprowadzić specjalną operację wojskową, której celem jest że to chrona osób od ośmiu lat zastraszanych i poddawanych ludobójstwu przez reżim Kijowski. Będziemy dążyć do demilitaryzacji Ukrainy. I dla tego, my będziemy stremić do i demilencjifikacji Ukrainy. Fox News informował, że eksplozje było słychać w Kijowie, Odesie i Mariupolu. Interfax Ukraina donosił, że rosyjskie siły zaatakowały granice w kilku miejscach. Użyte miały zostać pojazdy opancerzone i wyrzutnie rakietowe. Po kilku godzinach było jasne, że Putin jest zdolny do wszystkiego. Putin rozpoczął inwazję na Ukrainę na pełną skalę. Spokojne ukraińskie miasta są atakowane. To jest agresja. Przekazał ukraiński minister spraw zagranicznych prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił w kraju stan wojenny. Rosja, Rosja przeprowadziła uderzenia w naszą wojskową infrastrukturę, w naszych strażników granicznych. W wielu miastach Ukrainy słychać było wybuchy. Jeszcze w nocy prezydent Ukrainy kontaktował się z przywódcą USA. Joe Biden zapowiedział, że niemal natychmiast sprawą zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Wskazał na potrzebę nałożenia dotkliwych sankcji. Agresję przeciwko Ukrainie nazwał zaraz po tym, jak Putin zdecydował się użyć wojska, niczym niesprowokowaną i nieusprawiedliwioną. Prezydent Putin z premedytacją wybrał wojnę, która przyniesie katastrofę. Katastrofalną utratę życia i ludzkie cierpienie, świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności. Rosja wybrała drogę agresji przeciwko suwerennemu i niepodległemu państwu, podkreślił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To poważne naruszenie prawa międzynarodowego i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań militarnych i poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Jeszcze dziś o bezpieczeństwie Ukrainy ma dyskutować Rada Europejska. W Brukseli. Przebywał będzie premier Mateusz Morawiecki, prezydent Andrzej Duda mówi o potrzebie wspólnej odpowiedzi Zachodu przeciwko Rosji. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz Unii Europejskiej, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia. Także dziś spodziewane jest ogłoszenie przez Zachód pełnych sankcji przeciwko Moskwie. Zanim do tego dojdzie, Joe Biden ma prowadzić konsultacje z liderami państw G7 oraz.